gram i produkuję muzykę elektroniczną, głównie muzykę house. Jeżeli miałbym to bardziej uściślić, to jest deep, tech house, techno. W takich kręgach się bardziej obracam. W czerwcu tego roku nasza produkcja, mówię tutaj nasza, bo produkcja z amerykańską wokalistką, która nazywa się See You Soon, została wydana w wytwórni płytowej legendy muzyki house u pana Toma Nowego w Zurichu. Jeżeli komuś dalej nie mówi nic nazwa Tom Nowy, to proponuję zajrzeć na YouTube'a. Wtedy po przesłuchaniu kilka górnych produkcji każdy powie, a to to, no bo tak to działa. Jego produkcje kilka lat temu obeszły cały świat, grał je cały świat, każda telewizja i każde radio. Ja zaczynając swoją przygodę z muzyką już ponad 20 lat temu, grałem też jego produkcje. Dzisiaj DJ-e, którzy grają House Classic, także bardzo często sięgają do swojej płytoteki i grają właśnie jego produkcje. Dlatego uważam, że jest to mój taki, no, wielki sukces, osiągnięcie i coś, na co czekałem bardzo, bardzo długo, jeżeli chodzi o produkcje muzyczne. No bo podkreślę jeszcze raz, wydać wytwórni legendy muzyki house na pewno nie jest łatwo. Tworzyłem swoją wytwórnię płytową 5 lat temu. Miało to miejsce, to był okres taki, w którym także rozpocząłem działalność jako nauczyciel Nyskiej Szkoły DJ tutaj właśnie w Nyskim Domu Kultury. Wyglądają tutaj twoje zajęcia w NDK-u, bo też prowadzisz zajęcia, jak to wygląda? No właśnie, zajęcia odbywają się od 5 lat i tutaj to jest też taki ewenement na skalę Polski i tutaj też ludzie po prostu z branży, z różnych portali, tych największych w Polsce, cały czas się dziwią i wręcz nam zazdroszczą tego, że od 5 lat takie zajęcia mają miejsce. Ja tylko powiem, że jak ja chodziłem grać, chciałem nauczyć się grać na pierwszych jakichś sprzętach DJ-skich, było to wiele lat temu, musiałem pokonywać trasy 14 kilometrów na nogach, bo takie były czasy, no. Tak, a nie inaczej, nie stać mi było na to, aby sobie gdzieś tam dojeżdżać, zresztą byłem za młody na to, żeby w ogóle być kierowcą jakiegokolwiek pojazdu, a że był to zazwyczaj piątek rano i niedziela rano, przepraszam, sobota rano i niedziela rano, nie było czym się dostać, więc trasy z Nysy bardzo często pokonywałem na nogach, nie żałuję tego. Do tej pory głównie wydawałem w swoim labelu, miałem na myśli to, aby początkujący producent nigdy nie ma łatwo. Bardzo jest trudno dostać się do topowych labeli, pomimo tego, że na przykład ktoś jest nawet tutaj w Polsce znany, bo wtedy już, no nieskromnie mówiąc, byłem znaną postacią w kręgu DJ-skim ze sprawą na przykład Sunrise'u albo innych większych imprez w Polsce, bo za granicą też sporo tego było, ale tak to się odbywało. Jakie plany na przyszłość? Oj, na pewno wydawnictwa. Dzisiaj, no właśnie od tych 5 lat głównie skupiam się na produkcjach. Jesteśmy w takich czasach, że jeżeli myśli się o tym, aby wystąpić na tych największych, najbardziej prestiżowych imprezach w kraju, za granicą, trzeba być dobrym producentem. No i tutaj właśnie od tych 5 lat głównie skupiam się na tych produkcjach. No i od 5 lat, powiem szczerze, tak po raz pierwszy sobie głęboko oddychnąłem. Niedawno wróciliśmy z wakacji od kilku lat z moją rodziną i cieszę się z tego bardzo.